Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wiecie, strasznie dużo mówię rękami, więc jak miałbym to trzymać, to by nie było słychać nic tutaj. Moi kochani, Andrzej powiedział, jak jedliśmy obiad, że chciałby, żeby powiedzieć o tym, po co się żyje, dla kogo się żyje, no właśnie dlaczego. Dzisiaj, żeby to było jasne dla każdego z nas, odpowiedź na to pytanie to jest taki fundament do tego, żeby móc przetrwać. To jest fundament jakiejkolwiek walki, zmagania duchowego. Te pytania, ja nie mam pokusy wchodzenia na poziom filozofii, rozważania tutaj, to nie jest moja działka, ale te pytania dotyczą życia każdego z nas, bo one mają wpływ na wszystko, co robimy. One są jak gdyby fundamentalne, one pomagają nam obrać takie fundamentalne kierunki naszego życia. Nam się wydaje czasem, że odpowiadanie na takie pytania to jest takie sobie gaworzenie gdzieś tam, nie? A sobie pogadamy, nie? Przyjdzie ksiądz, może tak jak na tym plakacie, nie? Z fajką. Wiecie, sens życia. Nie. Słuchajcie, to nie tak. Nie. Tutaj dotykamy tematu, który jest tematem najbardziej egzystencjalnym, który uderza we wszystko, co my w życiu robimy. Żeby to wszystko zobrazować, chciałbym was zaprosić tak 170 lat przed Chrystusem, 175 lat przed Chrystusem. Wylądujemy w Izraelu, oczywiście miejscowość Modiin, to jako centralne miejsce wydarzeń. Ta akcja tam się toczy, wiecie, między 175 a 134 rokiem przed Chrystusem. To są dwie księgi machabejskie, w których akcja rozgrywa się w tym czasie. Księgi, które są niesamowite, a które... Najpierw sobie zarysujmy to tło dla naszych rozważań. Co się dzieje? Bo wiecie, pytanie o sens, jak wszystko idzie dobrze, to się rzadko stawia. Pytanie o sens rzadko się stawia, jak wszystko idzie dobrze. Ale jak jest zamieszanie, albo znajdujemy się pośród ludzi, którzy zaczynają myśleć inaczej i zachowywać się inaczej niż my, to człowiek zaczyna sobie pytać się siebie samego, a po co to wszystko, nie? A czemu ja mam być inny? Zobaczcie, jakie zamieszanie było wtedy w Izraelu w tamtym czasie. Co się dzieje? Izrael jest pod okupacją grecką, nie? Grecy zajmują basen Morza Śródziemnego, rozwijają się cudownie i Izraelczykom żyło się nawet przyzwoicie jeszcze dwie dynastie wcześniej. Mamy Antiocha III, który uszanował prawa Izraela, zwolnił ich tam z części podatków, ze skarbca cesarskiego, słuchajcie, dofinansowywał nawet świątynię co roku. Ale później przychodzi władca Seleukos, który już pod koniec swojej dynastii zaczyna prześladowanie Żydów. A następnie, jak mówi Księga Machabejska, na tron wstępuje Antioch IV Epifanes, korzeń wszelkiego zła. I co się dzieje, kiedy on wstępuje na tron? Zobaczcie to, co będę czytał pod dwoma takimi kątami. Pierwszy to jest to, co dekretuje król, a drugie, jak zachowują się ludzie, nie? Bo wtedy pojawia się taka chęć unifikacji całego imperium, żeby to wszystko było takie same we wszystkich państwach, które do imperium należy. Taka pokusa takiego zjednoczenia przez stworzenie takiego wszystko takie same. Jedną z tych rzeczy, które Grecy chcieli zrobić, to zaproponowali w pewnym momencie, że właściwie wiecie, wszyscy bogowie, to i tak jest obraz jednej istoty najwyższej, nie? I każdy przejaw kultu to jest i tak przejaw takiej ogólnej, światowej religijności, która się jakoś tak wyraża i po co mamy się wygłupiać, zróbmy wszędzie, że to będzie kult Dionizosa na przykład, nie? I Grecy zaczynają narzucać kult religijny. Zaczynają narzucać kult religijny innym państwom. Zobaczmy sytuację Izraela, zobaczmy to miejsce, gdzie te kwestie fundamentalne zaczynają nabierać znaczenia. W tym czasie wystąpili spośród Izraela synowie wiarułomni, którzy podburzyli wielu ludzi, mówiąc: pójdźmy zawrzeć przymierze z narodami, które mieszkają wokół nas. Wiele złego bowiem spotkało nas od tego czasu, kiedy się od nich odłączyliśmy. Słowa te w ich mniemaniu uchodziły za dobre. Niektórzy zaś z pomiędzy ludu zapalili się do tej sprawy i udali się do króla. On dał im władzę, żeby wprowadzili pogańskie obyczaje. W Jerozolimie więc wybudowali gimnazjum według pogańskich zwyczajów, pozbyli się też znaku obrzezania i odpadli od świętego przymierza. Sprzysięgli się także z poganami i zaprzedali się im, aby robić to, co złe.
Czytamy dalej. Król napisał, Antioch IV Epifanes, dla całego swojego państwa. Wszyscy mają być jednym narodem. Niech każdy porzuci swoje obyczaje. Wszystkie narody przyjęły ten rozkaz królewski, a nawet wielu Izraelitom spodobał się ten kult przez niego nakazany. Składali więc ofiary bożkom i znieważali szabat. Z pomiędzy narodu wielu przyłączyło się do nich, mianowicie ci wszyscy, którzy porzucili prawo, oni to wiele złego dokonywali w kraju i byli powodem tego, że Izraelici musieli się kryć w każdym miejscu dostępnym dla ich zbiegów. Kochani, i posłuchajmy jeszcze z drugiej księgi machabejskiej fragmentu z 6 rozdziału. Świątynia była pełna rozpusty i uczt, na których poganie zabawiali się z nierządnicami, a na świętych dziedzińcach zbliżali się do kobiet. Ponadto do wnętrza świątyni wnosili to, czego się nie godzi. Ołtarz był pokryty ofiarami niedozwolonymi przez prawo i niegodziwymi. Słuchajcie, to, co się zaczyna dziać, jest tragiczne w Izraelu. Dlaczego? Następuje rozbicie narodu. Mianowicie części ludzi mówi, no przecież powinniśmy być tacy jak inni, nie? Inne narody, wszystkie już to przyjęły. A my dlaczego mamy przy tej naszej takiej tradycji naszych ojców i dziadów trwać, nie? Bez sensu w ogóle, nie? Powinniśmy się zrobić bardziej tolerancyjni. A właściwie to może i racja, że oni mają to tak fajniej niż my, nie? No inni też tak mają, tam za granicą. To dlaczego my mamy się tak upierać maniakalnie przy tym naszym? Wiecie, to jest niesamowite. Ej, co tu się dzieje jeszcze ciekawego? Tam słyszeliście, że niektórym wręcz spodobał się ten kult i zapałali taką chęcią. Dlaczego? Bo te rytuały, jak słyszeliśmy w tym ostatnim fragmencie, były najczęściej na tle seksualnym. Tam uprawiano orgię. Następowała erotyzacja i seksualizacja życia. I to akcent szedł w tą stronę i wielu ludziom to się naturalnie podobało. No ja się im nie dziwię, nie? Wiecie, ten prawo mojżeszowe zabrania prawie wszystkiego, a tu wszystko można. I to jeszcze niby modlitwa, nie? Do czego dochodzi? Popatrzcie, wielu z nich, gimnazjum jako miejsce ćwiczeń fizycznych, za chwilę usłyszymy jeszcze jeden tekst, który wam przeczytam, który jest bardzo mocny, żeby zarysować ten obraz, którym dokonują się wydarzenia Księgi Machabejskiej. Nastąpiło tak wielkie rozkrzewienie helenizmu i taka moda na obce obyczaje pod wpływem Jazona, niezwykłej nikczemności bezbożnika, wcale nie arcykapłana. Wiecie, Jazon jest jednym z tych, którzy kupili sobie to arcykapłaństwo u władcy. Że nie będą tam załatwiać interesy, to wszystko wprowadzą helenizm, z pieniędzy świątynnych przekażą na cesarstwo jakieś tam dotacje i tak dalej. Zaczyna się walka o stołki pośród kapłanów. To jest niesamowite, nie? Pod wpływem Jazona, niezwykłej nikczemności bezbożnika, a wcale nie arcykapłana. Tak iż kapłani nie okazywali już żadnej gorliwości w służbie ołtarza, ale gardząc świątynią i zaniedbując ofiary, zaraz na sygnał do rzucania dyskiem spieszyli się, aby wziąć udział w niezgodnych z prawem ćwiczeniach palestry. Za nic sobie mając zaszczyty ojczyste, za najpiękniejsze uważali greckie odznaczenia. Oto dlaczego znaleźli się w trudnym położeniu. W tych, których życie chcieli naśladować i do których chcieli się upodobnić, znaleźli nieprzyjaciół i ciemiężycieli. Kochani, zobaczcie, jaka jest sytuacja. Zaczyna się to, że i kapłani, część kapłanów, zaczyna zaniedbywać swoje obowiązki. Sytuacja jest dramatyczna. Ludzie tracą kierunkowskazy, bo wcześniej ten lider, którym był kapłan, był dla nich jasnym kierunkiem. Tracą kierunkowskazy. Następuje coraz większa kult ciała i erotyzacja. Dlaczego? Bo ćwiczenia i cały sport był wtedy uprawiany nago. Prawo w Izraelu zabrania patrzenia na nagie osoby, a patrzenie na nagich rodziców, co wtedy się zdarzało normalnie na stadionie czy przy ćwiczeniach, było grzechem ciężkim. Było zbrodnią praktycznie. I to wszystko zaczyna się dziać. Ale ludzie zaczynają się w to wciągać, no bo dostali nowe zabawki, prawda? Zobaczcie, coś, co było zawsze zakazane, gdzieś tam to im prawo zabraniało, tutaj przyszło takie wyzwolenie z tej niewoli religijności. Tylko do czego to prowadzi?
do tego, że następuje coraz większe prześladowanie, po pierwsze, ludzi, którzy pozostali wierni prawu. Zobaczcie sobie. Wyrok królewski pozbawiał życia tego, u kogokolwiek znalazła się księga przymierza, albo jeżeli ktoś postępował zgodnie z nakazami prawa. Każdego miesiąca stosowano przemoc wobec Izraela, wobec każdego, kogo udało im się wykryć w miastach. Wtedy to na mocy królewskiego dekretu wymordowano kobiety, które pozwoliły obrzydzać swoje dzieci i powieszono im niemowlęta na szyjach. A także zabito domowników i tych, którzy dokonali na nich obrzydzania. Wyobraźcie sobie idące ulicami kobiety, które mają powieszone martwe niemowlęcia na szyjach. Nie? Do tego doszło. To niby była taka zabawa, niby wolność. A dochodzi do rzęsi. Dochodzi do dramatycznych zachowań. I co dalej się dzieje? Dużym problemem jest to, że wówczas jak gdyby imperium dociska im śrubę często. Są napady na świątynię, świątynia zostaje zniszczona. Izraelici zostają ogołoceni z tego wszystkiego, co mieli, a przede wszystkim ze swojej niepodległości. Tej, którą mieli jeszcze, pomimo że Grecy tu byli, ze swojej niezależności. Oni stracili swoją tożsamość. Tam już nic nie zostało. Prawie nic. Bo pozostaje garstka wiernych ludzi, którzy znają odpowiedź na pytanie, dla kogo żyje. W tym Izraelu pozostaje garstka ludzi, którzy bardzo jasno wiedzą, dlaczego żyją. I teraz zobaczcie, co jest ważne dzisiaj. Wyjdźmy z tego tła, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, dla kogo ja dzisiaj żyję. Nie wiem, czy według was dzisiejszy świat przypomina to zamieszanie, które jest w księdze machabejskiej, czy nie. Czy ty tego doświadczasz, czy nie, tych różnych impulsów, tego tłumaczenia w przeróżny sposób, co jest dobre, co ten, przestarzałe, takie, nie takie. Nie wiem. Sam sobie odpowiedz, gdzie dzisiaj jesteś, nie? Ale dzisiaj jest bardzo ważne, żeby każdy z nas zobaczył, że żeby przetrwać w sytuacji takiej właśnie, o której mówi księga machabejska, sytuacji zamieszania, takiej degrendolady moralnej, takiego braku punktu odniesień, my musimy, każdy z nas dzisiaj, jeśli chcesz stanąć i przetrwać, jak reszta Izraela, musisz sobie odpowiedzieć na fundamentalne pytania. Pierwsze z nich, dlaczego żyjemy? To jest pytanie o to, skąd żeśmy się wzięli, o przyczynę. Drugie pytanie, po co żyjemy? To jest cel. Jeżeli ja nie mam jasno w głowie wbite, po co ja żyję i dlaczego ja żyję, to wszystko można mi wcisnąć. To są najbardziej fundamentalne pytania, jeżeli chcesz przetrwać w świecie, jeżeli chcesz oprzeć się jakiejkolwiek pokusie, jak przychodzi, to musisz znać odpowiedź na te pytania. Musisz je mieć wbite, jako nawyk po prostu w głowie, taki intelektualny nawyk, żeby sobie powtarzać, gdzie idę, po co, żeby móc w świetle odpowiedzi na te pytania jasno sobie powiedzieć, co chcę wybrać. Czyli to jest to trzecie. Sens życia. Pytanie, dla kogo żyję, to jest pytanie o sens życia. Znaczy, mamy początek. Dlaczego żyję? Po co żyję? Czyli gdzie zmierzam? I pytanie konkretnie tu i teraz. Kiedy staję wobec każdego wyboru, który mam dokonać w moim życiu, każdej decyzji, to jest pytanie dla kogo? Czyli to jest pytanie o sens mojego życia. O sens. Wyobraź sobie, że stajesz wobec jakiejś walki z pokusą, nie? Możemy zrobić inną konferencję na temat walki z pokusą i strategii tutaj. Natomiast stajesz wobec tego i pierwszą rzeczą, jeżeli chcesz cokolwiek robić i nie powiedzieć, o, to jest fajne, tak jak część Izraelitów, nie? Fajny ten nowy kult, można się zabawić, ulżyć sobie, nie? I w ogóle. To jest pytanie, a jaki to ma sens? I najpierw zobaczmy w perspektywie tego, dlaczego żyję, czyli skąd się wziąłem. Wiecie, w drugiej księdze jest pierwsza i druga księga machabejska. Druga nie jest kontynuacją, tylko jest innym spojrzeniem na te same wydarzenia. Teraz w drugiej księdze machabejskiej spotykamy niesamowitą kobietę, matkę
siedmiu synów, którzy zostają zabici za wiarę. Ja, jak czytam Księgę Machabejską, to jest jedna z moich ulubionych ksiąg Starego Testamentu, to nieustannie kontempluję to, jaką ona jest matką. Ja myślę, że każdy mężczyzna na drodze swojego życia chciałby spotkać takie kobiety. Wiecie, zobaczcie, co ona mówi swoim synom, którzy już zaginęło pięciu. Pięciu synów zostało na jej oczach zabitych. Rozumiecie? Wyobraźcie sobie matkę, której zabito pięciu synów na jej oczach. Teraz mają zabić przedostatniego. I król tłumaczy jej, że ona ma iść mu powiedzieć, żeby on się wyparł wiary. I popatrzcie, co nam odpowiada. To jest to, co dzisiaj mówimy. To jest największa mądrość, jaką my możemy kierować się w życiu. Nie wiem, w jaki sposób znaleźliście się w moim łonie. Nie ja wam dałam tchnienie i życie, a członki każdego z was nie ja ułożyłam. Stwórca świata bowiem, który ukształtował człowieka i zamyślił początek wszech rzeczy i tak dalej. Do czego ona się odwołuje? Do tego pierwszego pytania. Dlaczego żyjemy? Skąd się wzięliśmy? Do ostatniego syna mówi inaczej. Synu, zlituj się nade mną. W łonie nosiłam cię przez 9 miesięcy, karmiłam cię mlekiem przez 3 lata. Wyżywiłam cię i wychowałam aż do tych lat. Proszę cię, synu mój, spójrz na niebo i na ziemię, mając na oku wszystko, co jest na nich, zwróć uwagę na to, że z niczego stworzył je Bóg i że ród ludzki powstał w ten sam sposób. Czujecie to? W momencie śmierci, w momencie ryzyka śmierci, ona motywuje swoich synów. To jest motywacja do bycia świętymi. Jak motywuje? Wierzę, może powiedzieć 2-3 zdania, nic więcej. Bo króli ci wszyscy liczą, że ona rzuci się i powie: nie, zrób to dla mnie. Rzuć tą ofiarę tam na to kadzidło i będzie spokój, pójdziemy sobie do domu, synusiu, nic ci nie będzie, synusiu, nic ci nie będzie, synusiu, ja cię zasłonię, synusiu, nie. Ona tego nie robi. Ona mówi im: popatrz, jaki jest sens, skąd się wziąłeś. Twoje życie jest darem Boga, to Bóg sprawił, że ty dzisiaj tutaj żyjesz, że ty dzisiaj siedzisz w kamieniołomie, że ty oglądasz tę konferencję. Ona mówi to dla swojego syna. Ona go motywuje. Popatrz, ten człowiek, który teraz chcecie zabić, jest nikim. Ten, kto jest ważny, to Bóg. I ważniejsze jest, żeby wytrwać w zachowaniu prawa. Co to znaczy zachowanie prawa dla Izraelity? To nie chodzi o zbiór jakichś regułek, bo my czasem mamy takie uproszczone patrzenie na judaizm. Zachowanie prawa i prawo to jest sposób dotrwania w relacji z Bogiem. Chodzi o to, żeby trwać w relacji z Bogiem. I ona zachęca synów, że ważniejsze od wszystkiego twojego życia teraz jest to, żebyś ty trwał w relacji z Bogiem, który stworzył to wszystko. To jest priorytet. Teraz wyobraźcie sobie kobietę. Ja nieraz widziałem dramat matki, której umierają dzieci. Ja tą postać trzeba kontemplować. Zapytajcie się siebie, czy gdyby teraz przyszły w Polsce prześladowania, co byście wy powiedzieli swoim dzieciom? Popatrzcie, co ona robi. Pokazuje im największy sens. Bóg stworzył ciebie. I to jest początek. Jesteśmy stworzeni, nie żyjemy, nie jesteśmy tu przez przypadek. Bóg stworzył ciebie z miłości. Bóg ciebie i mnie stworzył, bo chciał. I co dalej? I argumentacja matki się rozwija. Idzie w tą stronę. Do celu. Jaki jest cel tego, że żyjemy? Po co jesteśmy stworzeni? Słuchajcie, jeżeli nie mamy odpowiedzi na to, po co my jesteśmy stworzeni, to człowiek może sobie odpowiedzieć: po to, żeby czerpać przyjemność. Ostatnia definicja nowa człowieka. Człowiek jest istotą seksualną i powinien rozwijać się przede wszystkim w aspektach seksualnych.
Nie masz po co, to możesz dowolną definicję możesz sobie przyjąć. A może tak, jak piłeczka, pęk, tutaj na chwilę, pęk, 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 nie? Trochę seksu, nie? Pęk, trochę czegoś innego, a charytatywność, pęk, 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 pęk i piłeczka pęka w pewnym momencie. Nie ma kierunku, odbija się, odbija, pęka samobójstwo. Pęka alkohol. Nie ma kierunku, nie wiem, gdzie idę. Nie ma. Pęk, przyjemność, pęk, hazard, pęk, narkotyki, pęk, dyskoteka, impreza, 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 pęka, piłeczka, puh, gleba, nie? Nie ma kierunku, piłeczka obija się bez celu. Zobaczcie. I matka w tym momencie mówi do swoich synów o celu. W momencie, kiedy jest największy dramat, kiedy jest największy kryzys, kiedy po ludzku powinna ich bronić, namawiać do rezygnacji, nie wiem, cokolwiek robić, wydaje się szalona, nie? Ona mówi im tak. Stwórca świata bowiem, który ukształtował człowieka, zamyślił początek wszechrzeczy, w swojej litości ponownie odda wam tchnienie i życie, dlatego że wy gardzicie sobą teraz dla jego praw, czyli dla tej relacji z nim, dla niego. Nie obawiaj się tego oprawcy, ale bądź godny śmierci, ale bądź godny braci swoich i przyjmij śmierć, abym w godzinie zmiłowania odnalazła cię razem z braćmi. Zobaczcie jedną rzecz. Jak ta kobieta jest, dzisiaj mówimy tym językiem pięknym, technicznym, takim zmotywowana do świętości, jak motywuje swoje dzieci. Przez pokazanie początku, dlaczego żyjecie, gdzie zmierzacie. I to, co jest tutaj słowo, które rozpoczyna ten jej dialog, jej wypowiedź do ostatniego syna. Synu, zmiłuj się nade mną. Ja, jak czytałem to pierwszy raz, to miałem wrażenie, że ona powie zaraz i rzuć już to kadzidło na ten ołtarz, nie? Nie. I daj się zabić. Bo ważniejsze jest bycie z Bogiem. Dzisiaj musimy się zapytać każdy z nas siebie. Jaka jest moja motywacja do świętości? Czy w życiu codziennym ja poruszam się na tej osi? Czyli mam świadomość, skąd się wziąłem i dokąd zmierzam. Popatrzcie, ten kierunek, dokąd zmierzam. Jezus Chrystus przychodzi po to, żebyśmy mieli życie i to życie w obfitości. Nie przychodzi do tego, żeby tak chwilę się z nami pobawić, a tutaj trochę. Nie, 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 nie. On chce nam dać full życia. On chce nam dać, tobie i mi dzisiaj, życie w obfitości. I to życie w obfitości nie jest w stanie zrealizować się tutaj, na tym świecie. To życie w obfitości to jest zaproszenie do życia wiecznego. Nasze życie zmienia się, ale się nie kończy. Jesteśmy zaproszeni do tego, żeby przez wieczność rozwijać się w relacji z Bogiem. Jeżeli mamy przez wieczność rozwijać się w relacji z Bogiem, to najważniejszą dzisiaj rzeczą jest trwać w Nim. Jeżeli moim celem życia, jeżeli ja się wziąłem, bo Bóg chciał tego, żebym ja zaistniał, to pierwszą rzeczą, żeby znaleźć sens mojego życia, to jest wziąć Biblię, ponieważ to u mojego Stwórcy muszę się zapytać, po co mnie, Panie, stworzyłaś? Jeżeli chcę znaleźć sens mojej egzystencji, to trzeba się zapytać Stwórcy, po co mnie stworzyłeś, do czego mnie powołałeś? A Bóg ci mówi, powołałem cię do życia wiecznego. Jeszcze się nie objawiło, kim będziemy, nie? Jesteśmy dziedzicami, ale jeszcze się nie objawiło, kim będziemy. Nasza pełna godność, ona się objawi tam. Ona się objawi w niebie. I teraz pierwszą z rzeczy, które diabeł powoduje, jak nas atakuje, żebyśmy padli, to jest to, żebyśmy nie myśleli chwilę o tych rzeczach. Nie? Nie myśl chwilę, synuś, o tych rzeczach. Pomyśl, ile radości życia ci właśnie mija. Przeszła koło ciebie taka radość życia normalnie, a ty co? Nie? I tu się pojawia to pytanie, to, które jest na plakacie. Dla kogo żyję? Czyli mój sens odkrywany tu i teraz. Konkretnie w tym momencie życia. Tu i teraz. To pytanie, które ma być wynikową tych kierunków.
tego kierunku mojego życia, skąd i dokąd. Jaki jest sens mojego życia? No właśnie. Jeżeli w moim życiu odpowiadam sobie na to pytanie, tak jak mój Stwórca, czyli w całej logice, jakiej jest skonstruowany Wszechświat, to wtedy mogę sobie powiedzieć, Panie, ta pokusa nie będzie mnie prowadziła do tego celu. Stanę się jak ta piłeczka, pęk, odbije gdzieś tam w bok i nie wiadomo, gdzie mnie poniesie. Nie? To jest tak, jak człowiek nie pił przez kilka lat i ma wziąć pierwszy kieliszek alkoholu, nie? I pyta się o sens swojego życia w tym momencie. Albo się pyta i mówi, nie, jednak wychodzę, dzwonię do kolegi, pogadać, cokolwiek robię, żeby się zatrzymać. Albo biorę i znowu wpadam, nie? Odbijam z tej linii. I zaczyna się dramat. Zaczyna się odbijanie. Pę, 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 aż piłeczka pęknie. Kochani, żeby zrozumieć ten sens naszego życia, chciałbym tu przywołać postać mężczyzny z księgi machabejskiej, pierwsza księga. Wspaniały ojciec, mający cudownych synów, Matatiasz. Osobowość, która jest niesamowicie wpływowa, autorytet. I teraz co się dzieje, kiedy Matatiasz patrzy na to wszystko, co się dokonuje w Jerozolimie, to całe zniszczenie. Co się dzieje z nim, nie? Bierze swoich synów i się modlą. Bierze swoich synów i się modlą. I kierują swoją rozpacz, bo widzą, jak zniszczona jest świątynia, jak zniszczone jest wszystko, życie moralne w ich państwie, które było, jest państwem Boga, narodem wybranym. Siedzą i się modlą ze swoimi synami. Ta modlitwa jest niesamowicie dynamiczna. I takiej modlitwy ja wam i sobie życzę, kiedy patrzymy na różne rzeczy i demoralizację, która się dzieje. Biada mi, dlaczego się urodziłem? Czy po to, żeby oglądać upadek mego narodu i upadek świętego miasta i przebywać tam, podczas gdy zostało ono wydane w ręce nieprzyjaciół? I oto w niwecz obrócona jest świętość nasza, piękność nasza i chwała nasza, a poganie jest bezcześcieni. Po cóż więc mam jeszcze żyć? Matatiasz i jego synowie rozdarli swoje szaty, przyoblekli się w wory i gorzko płakali. Należą do małej grupy w Izraelu, do malutkiej. Reszta, większość ludzi już poszła za zwyczajami pogańskimi. Powoli je podawano, nie? Jakby tak od razu i nagle, wiecie, jak się żabę wrzuci do gorącej wody, to wyskoczy, nie? Jak się powoli podgrzewa, trochę tego, trochę tego, trochę wątpliwości i tak dalej, to żabka się ugotuje. Nie wyskoczyło tak dobrze, ciepło, jest to tak przyjemnie, nie? Taka zasada stara, nie? Część ludzi się dała ugotować, a Matatiasz nie dał się. Nie wszedł do tego garnka ze swoimi synami. I oni płaczą nad swoim narodem. To, co oni robią, jest niesamowite. Oni płaczą nad swoim narodem. Matatiasz, patrząc na to wszystko, cały czas poruszał się na tej osi, którą wytyczyliśmy. Skąd i dokąd idę. Miał jasno określoną. I nie dał się odbić w bok. Nie dał się odbić. A na chwilę może pójdę na ten stadion, nie? Albo tam skoczę zobaczyć chociaż... No wszyscy wiedzą, nie? To czemu ja nie pójdę zobaczyć chociaż raz, jak te rytuały pogańskie wyglądają? No czemu nie, nie? No śmieją się ze mnie w pracy, śmieją się z tego, wszyscy tak, a ja nie pójdę? I Matatiasz mówi nie. Zobaczcie, kapłani, wszyscy tam już się gubią, idą w przeróżne strony niewierności. A Matatiasz mówi nie. Dlaczego? Bo on czuje tą motywację, skąd i dokąd. I tak samo kształci swoich synów. Razem z nim oni się modlą za swój naród, płaczą nad tym, co się dzieje, rozrywają swoje szaty. Teraz zobaczcie, oni mają całkowitą świadomość, Matatiasz ma całkowitą świadomość tego, co się dokonuje w Izraelu, co słyszeliśmy, że zabijają ludzi i tak dalej, nie? To wszystko. Teraz chwileczkę później dzieje się piękna sprawa. Ja bardzo lubię, bo to jest dynamika. Do Modin przyjeżdża wysłaniec cesarski, mają złożyć ludzie w Modin, ofiary na znak jedności z władcą, na ołtarzu rzucić kadzidło, nie? No i najpierw, żeby wiadomo politycznie, oni też nie chcą sobie rąk za bardzo ubrudzić, po co im kolejne jakieś tam zamieszanie, biorą Matatiasza, bo
on jest tam najbardziej wpływowy człowiek, nie? Więc tak, jak on tam rzuci i tak mu tłumaczą, słuchaj, my tu nie chcemy rozlewu krwi, nie? Wiesz, jak tam było w jednej wiosce czy w drugiej, to się zbuntował, musieliśmy wyciąć połowę. No szkoda ludzi, nie? Wiesz, my jesteśmy dobrzy, naprawdę. Wiesz, my nie chcemy, chcemy uniknąć takiej sytuacji. Słuchaj, wystarczy, że ty, wiesz, pójdziesz, rzucisz tam to kadzidło, a myślcie, co chcecie, tylko zróbcie to, nie? Myślcie sobie, co chcecie, zróbcie, co tam, wiesz, nie, tam ludzie. To wszyscy pójdą za tobą, będzie święty spokój, my sobie pojedziemy, godzinka, robota skończona, nie? A wiesz, jeszcze zostaniesz przyjacielem króla. Będzie cię zapraszał na uczty, wiesz, na dwór będziesz wchodził i tak dalej, nie? I teraz, ja nieraz medytowałem ten fragment i stawiam, wiesz, jak, co mogło się dziać w sercu Matatiasza. Teraz ma tak, jak on nie rzuci, to go zabiją, zabiją jego synów, wytną pół miejscowości, bo ludzie się za nim pójdą w ogień. I teraz, czy on ma prawo to zrobić, nie? No właśnie, czy on ma prawo to zrobić? Jeżeli to rzuci, no to słuchajcie, no właściwie to można myśleć swoje, robić jedno, tak dalej, podpisywać pakt z diabłem, ale swoje myśleć, nie? No trochę tu, nie? Polskie powiedzenie takie jest klasyczne tutaj, Panu Bogu świeczkę, a diabłu ogarek, nie? Zupełne zaprzeczenie logiki biblijnej. No ale można by tak tutaj troszeczkę zrobić, ale właściwie po to, żeby uratować ostatecznie społeczeństwo. No czemu nie? Popatrz, pójdziesz na dwór królewski, siądziesz tam z dostojnikami i zaczniesz nimi mówić. I wiesz, no może część tych jest taka zła, tych polityków tam, tych tam rządzących i w ogóle, ale może ci się uda ich przekonać i wtedy w ogóle tak w perspektywie Izraela, by ten rozlew krwi zmalał? Może by poluzowali? Może by się dało jakoś oddolnie oddziaływać? No przecież to byłoby może lepsze niż ten rozlew krwi teraz. Co się działo w sercu Matatiasza? Ilu ludzi dzisiaj przeżywa taki dramat? Czy nie lepiej tak trochę popaktować, czy tak? No a może oddolnie i w ogóle, nie? Wyobraźcie sobie napięcie, jakie on przeżywał. To napięcie jest niesamowite. To jest napięcie, które przeżywali wszyscy tam. I dzisiaj przeżywają chrześcijanie prześladowani na świecie. Kiedy na ich oczach zabijane są dzieci i mówi się wyrzeknij wiary, to ich nie zabijemy. Dżihadziści. To jest to samo napięcie. Ile ludzi dzisiaj mówi, a przecież mogli się wyrzec, uratowaliby swoje dzieci. To jest to samo napięcie, kiedy człowiek z rodziny islamskiej przychodzi i mówi, proszę o chrzest, ryzykując swoje życie. A ja spotkałem kogoś, kto w imię właśnie dobra odmówił mu chrztu, nie? Dramat, nie? Ciarki miałem na plecach. I zastanawiałem się, co bym zrobił w takiej sytuacji. A mówi, bo go zabiją, bo on straci rodzinę, będzie musiał uciekać, przeprowadzić się, zaczynać wszystko od nowa. I teraz co robi Matatiasz? Popatrz, jaki mętlik w głowie. Każdy z nas musi sobie to dzisiaj przemyśleć. Każdy z nas musi sobie na to odpowiedzieć. Popatrzcie na to, jak przychodzą muzułmanie i mordują dżihadziści, słuchajcie, chrześcijan. Co by się stało, gdyby przyszli tak jak do tych świętych męczenników, którzy są zabijani dziś, wczoraj i przedwczoraj do twojego domu? Wyrzeknij się Jezusa albo zabijemy twoją rodzinę i ciebie. I dzisiaj wielu ludzi powiedziałoby, a to taka osobista sprawa, wiecie co, dzisiaj się wyrzekam, aleluja, nie i ten. Nie. A wiecie to nie. Bo żaba ma już dość wysoką temperaturę i się prawie rozgotowała. Czujecie to? To jest ogromny dramat. Postawcie się, że jesteście dzisiaj na Bliskim Wschodzie, w państwach, gdzie morduje się chrześcijan. Co się dzieje wtedy? Czy ja wtedy myślę o tej osi, gdzie zmierzają moje dzieci, gdzie idę ja? Czy zaczynam się z niej odbijać? Nie, to życie tu i teraz jest ważniejsze. Co jest priorytetem? Nasi współwyznawcy są wstawiani w tym pytaniu bardzo konkretnie. Nie tak jak my sobie rozmawiamy, gdzie tu jest ciepło, fajnie, pojedziemy do domków, poprzytulamy się wszystkie, kto ma żonę, to się poprzytula, nie? I tak dalej i będzie fajnie. Nie.
to nie są pytania, które mają pobudzić nas do takiego intelektualnego och, ach, ech. To są pytania, które dotykają sensu naszego życia i Twoich codziennych decyzji. Tego, co Ty i ja wybieramy. Tu nie ma zabawy. Co robi Matatiasz? Słuchajcie, wyobraźcie sobie, co w jego głowie się działo. Słuchaj, wioska, krew, Twoi znajomi, to wszystko, tu żołnierze, to perspektywa tego, że może bym coś tam skórał. Przychodzi ktoś rzucić. Jeden z Izraelitów, może jego znajomy, rzucić ofiarę na ten ołtarz. Matatiasz nie wytrzymuje, bierze i go zabija. Tak się wkurzył, że zabił też tego urzędnika od razu. No i biegnie przez wioskę i krzyczy, kto zachowuje prawo za mną i w nogi, nie? A co mu zostało? Biegnie przez Modin i krzyczy, kto za mną, niech ucieka. I tak zaczyna się rewolucja machabejska. Czytajcie Księgę Machabejską, jest naprawdę fantastyczna. Bo tu nie ma śmiania dzisiaj. Nam się wydaje, że a tak trochę, nie, a tu, no przecież to nie tak do końca szkodliwe, nie? A żabie podkręca się temperatura. A żabie podkręca się temperatura. Słuchajcie, Matatiasz jest niesamowity. Tak zaczyna się rewolucja. I co on mówi na łożu śmierci, nie? Mamy wspaniałą matkę, która kształci prawdziwych mężczyzn. I mamy prawdziwego ojca, który mówi na ostatnie życzenie ojca, nie odpuścić wrogów. Panowie, kochani synowie, dzieli ich według ich zdolności, charyzmatów, każdego zna, daje funkcję, co tam robić, nie? I mówi, ostatnia wola, nie odpuścić wrogów. Nie? Fantastyczne, nie? Nie mówi, synusiu, ja cię ustawiłem, możesz ode mnie się nauczyć tego, jak trochę w życiu trzeba przykombinować i tak dalej, nie? Żeby ci tak dobrze było w życiu, wiesz, tam się innymi rzeczami za dużo nie przejmuj. Nie. Albo synek, pamiętaj, po to cię wszystkiego uczyłem, żeby w życiu nic ci się nie stało, żebyś się zabezpieczał i tak dalej, nie. Idź i walcz. Patrz na tą oś, którą dzisiaj narysowaliśmy. Patrz, skąd się wziąłeś. I Biblia wielokrotnie mówi, popatrz, Izajasz, teraz czytaliśmy w Adwencie Izajasza, nie? Czytamy. Tam jest wiele razy, spójrzcie na gwiazdy, spójrzcie na Stwórcę, Bóg, który stworzył niebo i ziemię, nie? Od czego się zaczyna kredo? Wierzę w jednego Boga. No, jak? Dalej. A jak się kończy? I życie wieczne. Czujecie to? Stworzyciel życia wieczne. To odniesienia. Odniesienia, które są priorytetem w naszym życiu. Teraz jest pytanie do każdego z nas. Bo to nie chodzi tylko o sytuację zagrożenia życiu, ale o wszystko, co wybieramy. Jeżeli chcecie nauczyć się dobrej strategii życia duchowego, to codziennie. Po co jest kredo w pacierzu, żebyśmy odmawiali? Po to, żeby pamiętać, jak się poruszamy, jaka oś jest, co się wydarzyło. Po co? Po to, żebyśmy widzieli oś, na której się poruszamy. Bo jeżeli ją gubimy, to wtedy, kiedy przychodzi do nas urzędnik cesarski, albo kolega, albo ktoś inny, ktoś ci zaczyna sugestywnie proponować, mówisz, a czemu nie? Ale przecież mi się coś od życia też należy, nie? Ale wszyscy to robią. Ale dzisiaj tak jest. Inaczej się nie da. Dzisiaj właśnie o to chodzi, nie? Żebyśmy tak troszeczkę... Czemu założyć sobie filtr na komputer na przykład? No przecież to jest takie normalne, nie? Jak zawody sportowe w palestrze wtedy, nie? Że to jest wszystko normalne. A żaba się rozgotowuje. Powoli, powoli, powoli. I później, kiedy przychodzi do ciebie pokusa, zaczynasz się pytać. Nie o to, gdzie ja idę, tylko a może warto? A dlaczego nie? Ale przecież to jest takie ludzkie. Ale przecież cały świat mnie to otacza. To musi być prawdziwe. Dlatego
Ja się cieszę, jestem dumny z was, którzy dzisiaj tu jesteście, którzy słuchacie tej konferencji, czy przez internet, czy w innych wspólnotach, czy w domach. Wiecie, bo każdy z was jest jak synowie Matatiasza. Bo każdy z nas, który słucha tej konferencji, jest jak synowie Matatiasza, którzy są z ojcem i modlą się nad tym wszystkim, co się dzieje i nie chcą ulec pokusie. To właśnie wy jesteście resztą Izraela, to właśnie ty do niej należysz. Przez samą odwagę, że tutaj dzisiaj przyszedłeś, że dzisiaj tego słuchasz. Ty należysz do tej grupy. I to, że tu jesteś, świadczy o tym, że czujesz tą oś, na której jesteś. Więc każdy z nas, myślę, może sobie odpowiedzieć, dla kogo żyje. Tak jak święty Paweł sobie odpowiedział pięknie. Żyje już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. To jest ten sens życia, który dzisiaj odkrywamy. Chcę, żeby we mnie żył dzisiaj Chrystus. Priorytetem mojego życia jest trwanie w relacji z Bogiem. I wiem, że ta relacja z Bogiem to jest najlepsza rzecz na świecie, jaka może się zdarzyć moim dzieciom, mojej żonie, moim rodzicom, moim najbliższym. I nie chcę im tego zabierać. Nie mam prawa im tego zabierać. Bo wiem, że życie nasze zrealizuje się tam, kiedy staniemy przed Bogiem. W życiu wiecznym, w wieczności, bo On nas stworzył. I teraz najlepsze dla mnie i dla ciebie, i dla każdego człowieka jest trwanie w Jezusie, zapraszanie Go do swojego życia. Żebym już nie ja żył, ale żeby żył we mnie Chrystus. To jest sens życia. I teraz zobaczcie, że często nam się narzuca kalka, nie, inne rzeczy. Wielu ludzi dzisiaj myśli kategorią nie, inne rzeczy. Jesteśmy przez tą myśl atakowani, żeby nie być na tym skupionym, żeby skupiać się na czym innym, nie? Na tym wszystkim, co przynosi kultura helenistyczna, nie? Tak się skupiali w czasach Księgi Machabejskiej. A w życiu duchowym, kiedy pytamy się o sens, chodzi o to, żeby tu i teraz mieć przed oczami to, do czego my jesteśmy powołani. Pytanie jest takie, bo jesteśmy tutaj jak ci synowie Matatiasza. Pytanie jest takie, czy w sercu wierzysz, że to jest najważniejsze? Czy ty w swoim sercu wierzysz do końca, że to jest najważniejsze, być w relacji z Jezusem Chrystusem? Czy to jest najważniejsze według ciebie dla twoich najbliższych? Niesamowite, nie? Pomyślcie jeszcze raz o chrześcijanach, którzy dzisiaj oddają życie za wiarę. Którzy stają przed tym ze swoimi rodzinami, przed tym pytaniem. I naprawdę wielu ludzi dzisiaj mówi, ale przecież to nie jest humanitarne. Ale można by trochę inaczej. Dlaczego takie wielkie znaczenie w naszych liturgii mają wspomnienia wszystkich świętych męczenników? Dlaczego mówi się, że krew męczenników jest nasieniem wiary, które rozsypuje się po świecie? Bo właśnie wtedy stajemy z otwartymi ustami i ty i ja myślę i widzimy, mi się wydawało, że nie. Ale kiedy patrzę na tego męczennika, na tego, na tych chrześcijan, o których dzisiaj czytamy w prasie, o których tak mało niestety się pisze, to mówię, nie, to ma sens. Ci ludzie umacniają moją wiarę, bo pokazują, że dla nich w tym momencie wybór Jezusa Chrystusa był najważniejszy. Że nie było ważniejszego. Że oni jako ojcowie, jako matki swoich rodzin, swoich dzieci wiedzieli, że najważniejsze, żeby nigdy nie odłączył ich od miłości Jezusa Chrystusa. I takiej wiary. I wam i sobie życzę. Amen.